Społeczeństwo Yauxia w głównej mierze opiera się na systemie kast społecznych, które zrzeszają w sobie przede wszystkim wojowników, określając ich stopień doświadczenia łowieckiego. Na samym szczycie drabiny hierarchii znajdują się elitarni i starożytni predatorzy, którzy łącznie stanowią około 6% populacji całego gatunku. Wyróżniają się oni na tyle społeczeństwa ogromnymi kolekcjami trofeów, pochodzących z pokonanych stworzeń, a także z powodu zupełnie innego podejścia do starć z przeciwnikami. Łowcy z tych dwóch kast nie szukają już nowej zwierzyny w celu zdobycia kolejnych trofeów, lecz aby bawić się polowaniem, w którym widzą artyzm i sztukę. Są oni bardzo przydatni dla kolejnych pokoleń Yauxia, gdyż często szkolą oni młodych wojowników, przekazując im gruntowną wiedzę. Cechuje ich również ponadprzeciętny poziom inteligencji emocjonalnej, dlatego też często puszczali oni swoje ofiary wolno, okazując im litość i współczucie, jeśli uznali, że mentalnie wygrali już ten pojedynek. Niektórzy przedstawiciele elit predatorów mieli na swoim koncie tysiące polowań, co świadczyło o tym, że w walce kierowali się rozumem, co nie było takie oczywiste. Ponieważ setki przedstawicieli rasy Yauxia ginęło znacznie szybciej, gdyż gubiła ich pycha, pośpiech i niedocenienie przeciwnika. Dlaczego więc elitarni predatorzy szanowali ludzkość? Posłuchajcie. Na przestrzeni przynajmniej kilku tysięcy lat ludzkość wielokrotnie nawiązywała kontakt z wojownikami Yauxia, którzy obrali naszą planetę jako obszar do rytualnych polowań. Wielokrotnie zdarzało się, że przedstawiciele naszej rasy byli zmuszani do walki z ksenomorfami bądź też predatorami. I było też tak, że wielcy ludzcy wojownicy zwyciężali w tych pojedynkach. Opowiadałem wam o rycerzu, który pokonał ksenomorfa, czy też o upadku Atlantydy. Znany był również przypadek mnichów, którzy połączyli siły ze starożytnym predatorem, posługującym się w walce ziemskimi katanami, i starli się w nierównej walce z wojskami szogunatu. Kolejny z doświadczonych wojowników wspierał również kapitana pirackiego statku w walce z jego załogą. I gdy owy dowódca piratów poległ, predator pochował go z wielkim szacunkiem. Na taki gest współpracy gotowi byli przystać jedynie elitarni łowcy, gdyż podrzędni wojownicy po napotkaniu człowieka walczyli z nim często, nie respektując zasad kodeksu honorowego i nie doceniając przedstawicieli rasy ludzi. Elitarni łowcy skorzy byli nawet nagrodzić godnego człowieka elementem swojej kolekcji wojownika. Dlatego też kobieta z filmu Obcy kontra Predator otrzymała od starożytnego predatora kombi stick, a porucznik Harrigan z drugiej odsłony predatora pistolet skałkowy. Znane były również przypadki, w których dowódcy klanów przyjmowali ludzi do swojej organizacji, przy czym ludzie ci byli niejednokrotnie doskonalszymi wojownikami i musieli mierzyć się z pogardą ze strony niedoświadczonych łowców Yauxia, którzy mimo przynależności do tego samego klanu uważali się za dużo lepszych wojowników. Podsumowując, elitarni wojownicy, wyróżniając się poziomem inteligencji i rozwojem emocjonalnym, byli znacznie bardziej otwarci na przedstawicieli innych gatunków. Potrafili docenić doświadczenie ludzkich wojowników, często pomagając im w walce, a nawet nagradzając w momencie, gdy uznali, że dany człowiek szczególnie wyróżnił się podczas łowów. Szanowali ogólnie ludzkość za możliwości bojowe, inteligencję i zaciętość w walce połączoną z roztropnością, co zdecydowanie wyróżniało nas jako ludzi na tle podrzędnych wojowników Yauxia. Nie traktowali nas jako typową bezmyślną zwierzynę, gdyż wiedzieli, że potrafimy połączyć z nimi siły w momencie wspólnego większego zagrożenia. Cześć, jeśli masz pomysł na film, śmiało mi o tym pisz, ponieważ jak wiesz, czytam wszystkie komentarze. Partnerem dzisiejszego odcinka był producent foteli gamingowych Diablo, bo jak wiecie, diabeł tkwi w szczegółach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!